Właśnie, proszę Państwa, dobrze, łatwo być dobrym duchem drużyny, jak się ma takie wsparcie. Dominika Grosicka w naszym studiu. Witamy Cię serdecznie, Dominiko. Witam, witam. No to jak będzie dzisiaj na Stadionie Narodowym? Ile będzie tej rodziny? Ile was będzie? Ojej, no, kibicujących Kamilowi. Prawie 30 osób. Cała Naprawdę? Rodzina się zjechała, tak, tak. Z całej cała wycieczka. Polski. Z Włoch nawet, tak. No to cała Kamila, praktycznie rodzina jest, będzie dzisiaj z nami. Macie pomysł na jakieś jednakowe koszulki podobno, tak? Tak, tak, w ogóle Kamila mama, teściowa tam zadbała o to. W ogóle rewelacja. Jest kierownikiem wycieczki. Wszystko ma porozpisywane, wszystko ma ustalone. Oni mają wszyscy jakieś swoje tam te chusteczki na rękach. Czyli pełna koordynacja. Pełna. No to świetnie, to Dominika, naprawdę ważne. Fajnie, że jesteś z nami, bo o sportowych aspektach przed chwilą mówił twój mąż. Jesteście w ogóle małżeństwem od 2011 roku, tak, prawda? Tak naprawdę dwa domy. Jeden w Szczecinie, drugi w tej chwili w Anglii, w Hull, tak, gdzie od jakiegoś czasu Kamil występował w Hull City. Nie wiadomo, czy po przerwie dalej tam będzie, bo jest zainteresowanie kilkoma bardzo dobrymi klubami. Jak się żyje na dwa domy? Jak się w ogóle żyje z piłkarzem, mężem, który tak często jest, wiesz, nie masz go dla siebie? No właśnie, nie mam go dla siebie, to jest dobre określenie. No żyjemy na walizkach, ja jestem cały czas, ja się pakuję z jednego domu do drugiego. Teraz jeszcze był taki jeszcze cięższy okres, bo tylko pół roku jakby, w środku sezonu zmieniliśmy klub, tak, więc jakby ciężko było ze szkołą, żeby starszego syna wziąć do innej szkoły, bo Maja jest jeszcze mała, no to jeszcze jest wygodnie w miarę. Tak, można wyjeżdżać. Tak, to są takie największe nasze bolączki tych dzieci i szkoły, tak? No bo dzieci by chciały być w jednym miejscu. Młodsza nie wie, gdzie jest ten domek taki docelowy. Tak, teraz już jest coraz starsza, więc już tak, ale w zeszłym roku jeszcze mam już, który to domek, w którym domku jest to, a w którym to. No i tak to wygląda właśnie. Nie jest lekko, bo to jest troszkę taki paradoks, że wydaje się, że żony piłkarzy to w ogóle życie jak w bajce, prawda? Bo facet dobrze zarabia, jest popularny. Wszystko mogę mieć, w Anglii, prawda? Ta piłka to jest w ogóle jak religia w tej chwili, przyznasz, że tak, to mega popularność. Tak. Ale realia są takie, że musisz się konfrontować naprawdę z wieloma trudnymi sytuacjami. Chociażby to, co mówiłaś, dzieci, szkoła, jak to wszystko powiązać ze sobą. A ty jesteś mamą na pełny etat, czy coś jeszcze teraz robisz? Kiedyś byłaś fotomodelką. Tak, tak, tak. No teraz też te dzieci są starsze, więc tak już pomału też patrzę, żeby czymś się zająć, coś trochę porobić. Ale tak, jestem mamą, zajmuję się domem, tak. Staram się, żeby Kamil miał taki komfort, że jak wraca do domu, to tam w tym domu wszystko jest, że jest takie ciepło, bo tego najbardziej chyba brakuje, jak się wyjeżdża, żeby nie być w takim surowym domu, gdzie się tylko śpi, tak, żeby, szczególnie, że dla niego dzieci są takie ważne, tak, Maja to w ogóle jest oczko córeczka w głowie, tatusia. Córeczka tatusia i Majunia musi być i Majunia ma statusem spać i w ogóle, także no, staram się to wszystko jakoś połączyć i pogodzić. Jak się Kamil przekonał do tego, powiedz, Dominika, żebyś była no, taką jego muzą, dobrym właśnie opiekunką ogniska domowego? Jak to było na początku waszego związku? Znaczy, ja myślę, że on chyba od początku tak... Tak kombinował. Taka właśnie partnerka mu była potrzebna, takiej chciał, żeby to właśnie była, żeby był ten dom, ten spokój, bo on jest rozrywkowy, jest, kiedy właśnie, tak jak powiedział, wtedy, kiedy trzeba, to tak. Potrafi to spontanicznie zrobić imprezę, dokładnie, prawda? Nawet niczego. Dokładnie, ale myślę, że z drugiej strony jestem takim domatorem, że no jak jesteśmy, kiedy jest liga i kiedy jest praca, to jesteśmy praktycznie w domu cały czas, więc... A czym on się zajmuje w domu, poza tym, że Maja jest jego okiem w głowie? Czy się zajmuje w domu? Ma swoje obowiązki? No. Tutaj tak. Relaks. Uczy się języka teraz trochę. Ale nie, trzeba pochwalić Kamila, bo czytałem, że kiedyś ci zrobił mega niespodziankę, że imprezę zorganizował kompletnie, byłaś zaskoczona, zaszokowana, że zaprosił całe grono twoich przyjaciół. Tak, bo mężczyźni zwykle nie pamiętają. Akurat jeżeli o to chodzi, pod tym względem jest po prostu... I to nie raz, dwa razy mi zrobił taką niespodziankę, ale te pierwsze to były moje urodziny i to było miesiąc po urodzeniu Mai, więc ja się kompletnie nie spodziewałam, bo nawet nie, jakoś nie byłam specjalnie przygotowana do tego.
I naprawdę on wtedy zaprosił z całej Polski jakieś moje przyjaciółki, takie właśnie tu z Warszawy. I ten, także no, byłam wtedy w szoku. W szoku, bo to są takie bardzo fajne na całe życie wspomnienia, bo żadnym prezentem by mi tego nie zastąpił, jak właśnie tak zorganizować taką imprezę z całą rodziną. Bo tak mam w ogóle fajne pomysły i robię różne śmieszne, ciekawe rzeczy. Popatrz, teraz mamy pewną niespodziankę dla państwa i dla Dominiki. Popatrzmy. Mam nadzieję, że to był lany poniedziałek. Ale całe wiadro jest, zobacz. Pewne żarty są przygotowane zawczasu jednak. No ładnie. Jakby. No ładny z niego kawalerz. Po prostu kombinował, żeby się odegrać. Z Podlasia takie. Ale jaki timing idealny, przydaje się, prawda? On kombinował po prostu cały dzień, żeby tylko się tam odegrać, bo któryś z chłopaków go polał wcześniej, no tak. Więc po prostu cały dzień siedział i kombinował, żeby tylko się odegrać na nim. Chcę jeszcze jedną rzecz spytać, bo Kamil jest takim chłopakiem, widać, że emocje w nim buzują, reaguje na boisku, to się czuje. Tak. Powiedz, jak jemu na przykład mecz nie wyjdzie, bo przecież żaden piłkarz nie gra rewelacyjnie, to jak przychodzisz do domu, to szuka w twoich ramionach takiego pocieszenia? Nie, my mamy tak... Po takich nieudanych meczach to już jest jakby tradycyjnie, że raczej nie rozmawiamy za bardzo. On musi to przetrawić. Ale ja powiedział w wywiadzie, że szpileczki jakieś tam mi Dominika potrafi wbić czasami, czyli masz swoje zdanie, no, tak? Znaczy, nie chwalisz go wtedy, kiedy nie ma za co. Nie. Ja bardziej taka konstruktywna, wiadomo, krytyka. Zresztą my oboje wiemy, on też jest taki, że on wie, jak słabo zagrał, to wie, że słabo zagrał. Ja nie trzeba mu tego tłumaczyć, także właśnie nie musimy tego tłumaczyć, więc... A czy on musi wtedy swoje jakby przeżyć? Spokojnie, dajesz mu wtedy moment taki, że on gdzieś tam ma swój kąt w domu. Na początku starałam się jakoś, nie wiem, załagodzić coś, ale teraz po tylu latach już wiem po prostu, jak to działa. Nie, on musi odreagować. On musi sam przetrawić i on jak już przetrawi, to on sam przychodzi i jest okej. Czy to prawda, że siostra Kamila gra w piłkę? Że on bardzo w tym wspiera? Tak, Kornelia, młodsza siostra, tak. Gra i to z sukcesami. Bardzo dobrze gra, bardzo fajna dziewczyna. Ale jeszcze na amatorskim poziomie. Myślę, że piłka nożna kobiet to teraz w ogóle nie jest taka łatwa dziedzina, prawda? Dostała jakąś propozycję już chyba w Szczecinie z takiego klubu już. Super. Także Dominika ma z kolei warunki na siatkówkę albo koszykówkę. W swoim wzroście pewnie też trochę sportu było. Dominika, dzisiaj wieczorem widzimy się na Narodowym. Ja też będę... Mam nadzieję, że przeżyjemy fajne emocje. Oni są faworytem. Mhm. Tutaj nie ma co ukrywać. Daliśmy im. No oczywiście, no wiesz, jak wygraliśmy w Bukareszcie 3-0, to każdy mówi, to u nas powinno być 5. Tymczasem, proszę państwa, to jest trudna drużyna. Tak, naprawdę. Dopóki piłka w grze. Tam nam mecz wyszedł. Nie, ja takich banałów nie mówię. O, przepraszam. Pani Moniko, ja tylko mówię, że to będzie trudny mecz, ale oczywiście nasi są tutaj zdecydowanie drużyną, która powinna wygrać. Trzeba podejść z pokorą i. To nie banał tam, wiesz. Tak. Dominiko, pokory ci na pewno nie brakuje, ale cieszymy się, że jesteś z nami i gratulujemy ci również naprawdę takiego poukładania życia Kamilowi. Myślę, obyś że miała dzisiaj wieczorem Kamila przeszczęśliwego po dobrym meczu. To jest super. Tak jest. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrowienia dla całej rodzinki, która będzie dzisiaj na Narodowym. A my teraz, musimy zamknąć dzisiejsze gotowanie, proszę państwa. Zobaczmy, co u Grzesia i Anety.